Siemano, Dziar z tej strony. Dzisiaj jestem na takim oto jeziorku, jak za mną. Będę tu coś próbował wyciągnąć z wody. Byłem tutaj na wiosnę tego roku, więc zobaczymy, co wyjdzie. Zapraszam do oglądania. No i wychodzi pierwszy ciekawy fancik. Jest to chyba zawieszka na nogę. Nie wiem, jaki to jest metal, może jakaś nierdzewka. Tak jakoś przebija dziwnym kolorem na złoto. Żadnych puńce tutaj nie widziałem na łączeniu. Zerwało się to komuś po prostu. Chyba. Szacuję, że się to komuś zerwało. Nie będę filozofował. No taki, a sygnał na moim cruiserku to było do 18, czyli folia aluminiowa, jakiś syf. Wychodzi taka ona zawieszka. Drugim sygnałem, również bardzo kiepskim, okazał się taki chyba pierścionek. Pęknięty tutaj jest. No i sygnał również 22. No, kopię wszystko, bo chyba tu ktoś kiedyś był. Chyba to srebro jest nawet. Ale jakie malutkie. Jaki. Myślałem, że zapinka, nie zapinka, tylko że ta zawleczka taka do kluczy. A to chyba sreberko małe. Trzeba kopać wszystko. Spójrzcie, co się tu dzieje. Sygnał 22. Harley Davidson, klucz. Czy to srebro, czy to jest nierdzewka? Nierdzewka. Ale jaki kosmos. Harley Davidson. Ja to opylę jeszcze komuś, zdychę, za to zarobię. I to wszystko są sygnały takie do 25 na cruiserze. No przyznać się, kto to kopie w ogóle? Zwykle każdy, to są takie, powiedzmy, aluminium, jakieś zrywki do 30 u mnie wychodzą. I taki. No pięknie, jestem dopiero po kolana. Zastanawiam się, co tu będzie dalej. Zostawiam moje znajdki tu w krzokach. Ubieram rękawiczki i cisnę do tej głębszej wody. To już tak ponad pas. Może jakieś pierścionki, może jakieś gadżety. Przeszedłem całą tą miejscówkę oprócz plaży. Pogoda mnie nie rozpieszcza, no stop, coś leje. I tak, śmieci mam kilka. Jakieś kapsle. O, to jest dobre. Taki szpikulec na plaży. Podroby Ray-Banów. Gizzo. No i z fajnych rzeczy, no haczyk to też chyba wywalę, bo po co mi to. Pierścień harlejowca. Zawieszka na nogę, czy ta bransoletka na nogę, 10 centów. Mini sreberko jeszcze pęknięte. Cud, że cruiser je w ogóle wyciągnął. No i taki, nie wiem, świetlik czy coś. To już kiedyś tu znalazłem. Zmieniam miejscówkę. Przechodząc na drugą miejscówkę. Tak sobie z głupoty kopnąłem i wyszedł mi, co? 5 centów stare z Holandii. I przed chwilą jeszcze ominąłem jeden sygnał, nie wiem, czy się po niego nie wrócić. Taka dziurka. Dobre. We'll be right back.
przylazłem. Jak z takim. O matko, muszę się pozbierać. Przyszedłem z tymi kamieniami w ścicie. Nie chciało mi się z tym babrać tam. I obadajcie. Cak, cak, cak. 5, 8, 5. Debi. Wyjebałem to tutaj. No myślę, nie będę przewracał, jak jestem po kolana w wodzie. O matko, ale fuksiarz. Wiedziałem, że będzie złoto dzisiaj. 585. I to zaraz był kapsel nad tym. I ciężko mi to. Pierwsze wykopałem kapsel, a potem 25 sygnałów. Myślę, a kopnę, pewnie to będzie jakaś folia. Tu wychodzi. 585 próba. Ale podjarka. Jest kolejna biżuteria. Tym razem te oczy takie, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Ono przynosi szczęście czy coś tam. Pewnie jakaś miedziuchna, bo tu się już mi jedno oko odkleiło. No ale jest. Co jakieś. Co za miejsce i to w takich krzokach. W takich krzokach. Tu już chyba nikt nie chodzi, to. Mega. Znów ta sama miejscowa, tym razem wyskakuje mi 20 centów. Robię tak samo, wywalam tutaj te kamienie, bo to nie ma sensu. Tak samo jak to złoto wyszło, tak samo teraz to 20 centów. Jak nabiorę, to mam pełne sito kamieni i nie chcę się z tym babrać. Podsumowanie, nagrywam z samochodu. Jest zimno, włączyłem sobie webasto. Ja już zmarznąłem, bo byłem tam chyba za 4 godziny w tej wodzie. Znalazłem 30 centów współczesne, 5 centów starsze. Obstawiam, że to jest takie malutkie, cieniuteńkie sreberko. Ten mi się najbardziej podoba. Harley Davidson. Tu nie wiem, czy widać Harley i taki klucz. Mistrzostwa świata. Tego od bluzy. To też jest dosyć ładne. Taki tutaj jakiś kwiotek. Tutaj zaś jakieś serduszka. Tego nie mogłem więcej znaleźć, no szkoda. Już druga taka jakaś, też jakaś zapinka śmieszna. Z jakimiś oczkami. No i fancior, na który się czeka długo. Z napisem Debi. Zdarty, już tam musiał leżeć w tych kamieniach. Próba 585 i no tyle na tym widzę. Jest jeszcze taki woreczek, nie wiem, od biuna 15. Nie wiem, co to za coś jest. Biorę go. Dzięki za oglądanie. Nara.